Rafał M. przyjechał do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Dwa dni później został znaleziony martwy, mniej więcej w tym miejscu na warszawskiej Ochocie. Dokonano oględzin zwłok z udziałem prokuratora. Na początkowym etapie tych czynności nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy było to zabójstwo, chociaż wszystko na to wskazywało, że była to śmierć mająca związek z jakimś przestępstwem. Na ciele pokrzywdzonego ujawniono ranę głowy. Przeprowadzono sekcję zwłok. W wyniku sekcji zwłok ustalono, że przyczyną śmierci były obrażenia czaszkowo-mózgowe w wyniku tępego urazu zadanego ze znaczną siłą. Tak więc w tym przypadku mogliśmy już stwierdzić, że chodziło o zabójstwo. Tam kobieta jakaś szła do pracy tym śladem tam, gdzie on tam, i zauważyła, że tam leży ktoś. Tylko ona myślała, że śpi ktoś, albo wypity, a on już tam leżał nieżywy. I poszła dalej. Jedną z osób, która w ramach tego postępowania była szczegółowo przesłuchiwana, był jego znajomy, z którym udał się do Warszawy. Przez cały dzień przemieszczali się po klubach, spożywali alkohol. Następnie około godziny 18 udali się na teren dworca PKP Warszawa Centralna. Tam się rozstali po godzinie 21:30 i w zasadzie od tamtej pory trudno powiedzieć, co się działo. Rafał rozstał się z kolegą. Kolega poszedł w drugą stronę. No to kolegi jest wersja, proszę pana. On tu, jak on o pierwszej w nocy taki mokry przyjechał z Dziejany, i on na końcu opowiadał, że Rafał z pociągu wyleciał. Rafał M. wychodzi z dworca centralnego, udaje się w kierunku dworca WKD. Natomiast jego kolega wychodzi kilkanaście minut później na teren, na zewnątrz dworca, i tam przyjeżdża po niego brat, który następnie spędza z nim kilka godzin później w Warszawie. Natomiast nic nie wskazuje na to, by mężczyźni tej nocy jeszcze się spotkali, i wszystko wskazuje na to, że za śmierć Rafała M. odpowiedzialność ponoszą inne osoby, by przypadkowo gdzieś spotkane na terenie Warszawy. Być może doszło między tymi osobami do spożywania alkoholu, do jakiejś innej relacji, w wyniku czego te osoby postanowiły pozbawić go życia. W tej sprawie jest jeszcze jeden intrygujący szczegół. W rzeczach zamordowanego Rafała znaleziono dwie fotografie. Bliscy zmarłego nie znają tego mężczyzny, także śledczym nie udało się ustalić jego tożsamości. Może to bez znaczenia, ale dla rodziny liczy się każda informacja związana ze śmiercią Rafała. W ramach tego postępowania ujawniono wątek dotyczący wcześniejszej pracy pokrzywdzonego razem z kolegą, z którym przyjechał do Warszawy na terenie Niemiec, gdzie mieli pracować w skandalicznych warunkach i gdzie środowisko Romów miało ich wykorzystywać. Natomiast nic nie wskazuje na to, by w ramach ze śmiercią Rafała M. miały związek te osoby. Ten wątek w zasadzie wykluczono. Wykluczono również w zasadzie udział jego znajomego w tym czynie. Nie sypiam w ogóle. Nie daję rady. Ja już do psychologa byłam i nie daję rady. Bo wie pan co, jakby się wydało, co to się wydarzyło tam, w jakiś sposób, to ja bym była spokojniejsza. A tak to nie wiem. On tam gdzieś leżał, sam tak umarł, no nie mogę tego przeżyć. Od zabójstwa pana Rafała minęło 6 lat. Może ktoś z państwa go widział lub sobie coś przypomni. Każdy szczegół liczy się w rozwiązaniu tej sprawy.